Witamy Was po raz kolejny. Dzisiaj na ogrodzie. Nie każdy z Was ma ogród, dlatego postaramy się pokazać te ćwiczenia na małym obszarze, tak żeby można było zrobić to w pokoju. Dzisiaj moimi pomocnikami będzie Sebastian i Kuba. Dobra, to nie tracimy czasu. Zaczynamy. Chodźcie, biegniemy dookoła, jeden za drugim. Za mną. Jak usłyszycie klaśnięcie, biegniemy w drugą stronę. I w drugą. Uwaga, w drugą. Teraz biegniemy tyłem. Biegniemy tyłem. Tyłem, tyłem. Obrócić głowę, żebyście wiedzieli, gdzie biegniecie. Uwaga, klaśnięcie. Obracamy się i w drugą stronę tyłem. Dobra, teraz ręce na biodra. I krok od stawny do stawny. W kółeczku. Hop, hop. Coś w drugą stronę. Hop. Jak usłyszycie klaśnięcie, w drugą stronę. Hop. I w drugą. Jeszcze raz. Uwaga, hop. I w drugą. Dobra, teraz biegniemy w miejscu. Na klaśnięcie przyspieszamy, dobrze? Uwaga. Szybciutko, szybciutko biegniemy. I znowu powoli. Powoli. I szybciutko. Chodź Bastuś, biegniemy. Ręce na biodra i za tatą. Hop, hop, hop. Nóżki w bok. Bastuś, teraz nóżki do przodu. I do tyłu. Dobra, chodź Bastuś, chodź. Chodź. Dobra, został tylko mi jeden pomocnik, dlatego będziemy tutaj wspólnie ćwiczyć. Dobra. Bastuś, tu, tu spokojnie. Tu rączki i krążki. Chodź, już będzie za chwilę na barana. Będziemy zaraz robić piramidę, ale teraz robimy tak jak ta. Krążenia coraz większe i ogromne, ogromne. I do tyłu, duże. I coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze. Malutkie, malutkie, malutkie. Teraz rączki tak. I do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz rączki do góry. I jak najdalej do tyłu. Hop, 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 hop. Dobra. Chodź, no dobra, będzie na barana, ale teraz zrobimy tę piramidę, które Wam obiecywaliśmy z Kubą. Tak więc... Bastuś, będzie na barana. Dobrze. Przypominamy pierwszą piramidę, czyli wskakujemy na kolana. Hop. Prostujemy się. Ręka do tyłu. Hop. Zmiana ręki, druga. Hop. I zeskakujemy. Hop. O, to teraz zrobimy stanie na rękach. Ja tutaj... A, zanim to zrobimy, to najpierw jeszcze zrobimy olbrzyma. Proszę, pamiętajcie, że rodzice mają Wam pomagać. Dziecko ustawia się z tyłu, rodzic chwyta za przedramiona. Bastuś, wchodzisz tutaj na kolanko, jedno, hop, i już na barki wchodzimy. Raz, dwa, cały czas trzymam za przedramiona, chwytam za nogi i ręce w bok dajemy. Bastuś, ręce w bok, już, brawo, podaj mi ręce. Można z tej pozycji wstać jeszcze, tylko bardzo ostrożnie, tak? Bastuś, ręce w bok. Czteroręcznego olbrzyma. Schodzimy na dół. Możesz nie. Zeskoczyć na dół. Nie, ja w górę zeskoczę. No to zeskakuj. Ale nie tak. No. Nie tak. Dobra. Teraz potrzebujemy krzesełko. Przyniesiesz mi krzesełko? Teraz ja będę... Dobra, to Kuba pokaże nam, jak zrobić stanie na rękę. Potrzebujemy do tego krzesełko. Pamiętajcie, może być tak jak... Robimy łatwiejszą wersję. Ręce kładziemy przy nogach rodziców, wyprostowane w stawach łokciowych. Rodzice chwytają za bioderka, a dziecko mocno kopie jedną nogą do góry, a drugą ma dołączyć. Prostujemy nogi wysoko do sufitu i na to opuszczamy. Trudniejsza wersja? Pokażę Wam, jaka jest za trudna. Czekaj, jeszcze ten. No, hop. Trzymamy. I na dół pastek. I teraz trudniejsza. Na kolanach, głowa w dół. Trzeba się teraz mocno odbić nogami. Hop, jedną. Hop. I jak już takie coś opanujemy, no to krzesełko nie jest nam potrzebne. Można zrobić to tak jak pierwszą piramidę. Chodź, Kuba. No dobra, Bastek, ten tutaj. Trzymaj mocno, głowa w dół. Gotowy? Hop.
Trzymaj. I na dół. Kuba też chce pokazać. Dobrze, zobaczymy, czy Kubie wyjdzie. Głowa w dół. Odbij się mocno. Hop. Nogi do góry. I na dół. Chodź, Bastoś. Stretch. Jak ja zrobiłem po górze. Nie. Stretch. Na dzisiaj Wam dziękujemy. Rozciągaj. Jeszcze chciałbym pokazać podwójną piramidę. Jaką podwójną? Następny filmik w przyszłym tygodniu. Pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia.